pierwszej kolejności gratulacje z otrzymanej nagrody Diament Concours 2022. Proszę naszym widzom powiedzieć, za co pan otrzymał daną nagrodę oraz pokazać statuetkę naszym widzom i coś więcej sobie opowiedzieć. Dzień dobry Państwu. Jestem motoparalotniowym trzykrotnym mistrzem świata, dwukrotnym mistrzem Europy, wielokrotnym mistrzem Polski i zdobywcą tytułu The World Games 2017, czyli Igrzysk Sportów Nieolimpijskich we Wrocławiu. I ta nagroda, myślę, że to jest podsumowanie mojej całej kariery sportowej, która w ubiegłym roku się zakończyła i podjąłem decyzję o zakończeniu swojego latania na motoparalotni w wieku 28 lat. Także cieszę się, że mogłem przez te wiele lat reprezentować Polskę na arenie międzynarodowej i z sukcesami wracać do domu. Proszę powiedzieć, co oznacza właśnie dla pana właśnie ta nagroda Diament Cumulus 2022 tak naprawdę, właśnie kiedy pan już skończył karierę i zapewne pan ma tutaj plany na najbliższy okres w tym przypadku, czy będzie pan instruktorem w tym przypadku, czy będzie pan w jakiejś innej może branży zawodowo pracować? Tak jak powiedziałem, to jest bardzo dobre podsumowanie mojej dotychczasowej działalności, z którego jestem zaskoczony, bo pretendentów do tego tytułu było naprawdę wielu i jestem naprawdę dumny z tego wyróżnienia i cieszę się, że zostało to przez kapitułę docenione i zauważone, także jest mi niezmiernie miło z tego powodu. A jeśli chodzi o moją dalszą działalność, pracuję w branży lotniczej i też jeszcze w innej motoryzacyjnej, ale chcę prywatnie rozwijać swoje działalności. Mam uprawnienia instruktorskie, ale niestety jest ciężko mi pogodzić naukę młodych pilotów z moimi codziennymi obowiązkami. Niemniej też się jeszcze udzielam w kadrze narodowej, żeby wspierać naszych zawodników w rozwoju, w tym, żeby dalej podtrzymać tradycję i żeby Polacy zdobywali medale na mistrzostwach polskich, na mistrzostwach Europy i świata, bo jest to dla nas ważne. Tak też plany na jakiś osobisty rozwój, jeżeli chodzi o samoloty i śmigłowce. Także wszystko jest jeszcze przede mną. Zobaczymy, jak się to wszystko skończy. Nie mogę pana nie zapytać, ponieważ dość często, czy widzowie, czy fani, czy w ogóle tak naprawdę osoby zadają pytanie właśnie mistrzom świata, tak jak pan chociażby, czy pan jest w stanie policzyć wszystkie swoje dotychczasowe nagrody oraz wyróżnienia w całej historii pańskiej? Nie sposób jest tego policzyć. Nawet ostatnio miałem policzyć, ile razy zostałem mistrzem Polski i nie byłem pewny, musiałbym się bardziej zagłębić, także gdzieś tam się zgubiłem, ale ciężko jest to wszystko spamiętać, niestety, ale człowiek zdobywając kolejne tytuły wpada w pewną taką rutynę i tak naprawdę te kolejne zwycięstwa już tak nie cieszą, jak to pierwsze. Bo stawiamy sobie za cel zdobyć tytuł mistrza Europy i świata, do niego dążymy, realizujemy go i już patrzymy na to, co jest następne, co jest dalej. Nie wracamy do tego, że się cieszymy, że zdobyliśmy, że zdobyliśmy tytuł mistrza świata czy Europy i że to jest jakieś wow. Nie, nie ma na to czasu, bo sportowiec, który jest ukierunkowany na działanie, rozwój, patrzy w przyszłość, zalicza pewien etap, idzie dalej. I dopiero po zakończeniu kariery tak naprawdę widać i człowiek zaczyna wracać do tego, co było i jak te wydarzenia były dla mnie ważne. Tak, ja dopiero wtedy to zaczynam doceniać, bo wcześniej po prostu nie było czasu. Jest tak duży pęd, że człowiek patrzy tylko do przodu, a nic na teraźniejszość i na przeszłość. I tym razem już naprawdę ostatnie pytanie. Jakby pan miał podsumować swoją karierę, właśnie swoją karierę życiową, sportową w tym przypadku, to znaczy życiową to może jeszcze nie, ale sportową, to jakby pan mógł określić właśnie swoją karierę, czy pan jest osobą spełnioną zawodowo, sportowo? Tak, jestem osobą spełnioną zawodowo, sportową. Myślę, że przez swoje 10 lat aktywnego latania rozwijałem się nie tylko w motoparalotniarstwie, ale i uzyskałem licencję pilota samolotowego, śmigłowcowego, czy zostałem pilotem drona. Tych uprawnień było, w trakcie jestem szkolenia szybowcowego, także tych uprawnień lotniczych jest u mnie bardzo dużo w tej chwili i tej wiedzy i tego doświadczenia, które zdobyłem i nie ukrywam też, że doświadczenie lotnicze, które zdobywałem na innych statkach powietrznych, pozwoliły mi przełożyć tą wiedzę na motoparalotniarstwo i na to, żeby jeszcze bardziej aktywnie rozwijać się tutaj w tej dziedzinie.